Witam serdecznie wszystkich widzów. Dzisiaj tytuł: czy można jeszcze cieszyć się papryką, tak powiem, balkonową 20 października i w zasadzie dalej, no dzisiaj 19 w zasadzie, ale już tutaj zakładam, że film będzie do oglądania być może jutro. Słuchajcie, prognozę pogody mam na razie jeszcze jakieś 7 dni bez przymrozków. Nocą temperatury 5-6 stopni. Gdzieś tutaj widzimy na moim tarasie jest troszeczkę taka osłonka z takiego tworzywa. Gdzieś tam ten wiatr jakby trochę jest tłumiony. Temperatury dzisiaj mieliśmy 17-18 stopni, już teraz jest około 15. No właśnie, takie doniczki tutaj mam, z takich widzimy, o, takie papryki jeszcze, dopóki nie ma przymrozków, możemy trzymać, jak już będą przymrozki, bo naprawdę temperatura dobra to jest do 5 stopni max. Potem należy paprykę już przezimować, wziąć ją, jeżeli już mamy jeszcze takie papryki zielone, dosyć duże, ta jest duża, ale na przykład widzimy tutaj, o, to taka papryka, która jeszcze, tak powiem, no nie urosła. Tutaj gdzieś kolejne pędy jeszcze próbują coś robić. Tutaj kolejna papryka. No to słuchajcie, no musimy ją troszeczkę nie tyle ogołocić, co przyszczyc. Zerwać już takie i przenieść w miejsce, gdzie będziemy je doświetlać dosyć dobrym światłem białym lub specjalnym takim do wzrostu roślin. To jest mieszanina światła niebieskiego, ultrafiolet i ciepła biel. Są takie specjalne żarówki na Amazonie, one są niedrogie, można je kupić. Słuchajcie, co jeszcze możemy zrobić? Jeszcze może... No, gorsza sprawa jest, jeżeli mamy naprawdę malutkie papryki. Na przykład zobaczcie, tu jest ta biedna moja papryczka chili. No, ona dopiero próbuje gdzieś tam kwiatostany tutaj robić. Ona była po pierwszym cięciu. To pierwsze cięcie byłem robione w sierpniu. Zobaczmy. Ona jest bardzo powoli rośnie, to jest albo chili, albo habanero, nie pamiętam teraz. No i teraz co z tym zrobić? No tutaj na balkonie to będzie pewna śmierć dla niej, w związku z powyższym ja zaryzykuję, spróbuję ją po prostu przezimować, ale w sensie, że nie będziemy jej ogołacać niestety, bo ona już nawet się nie rozwinęła dobrze, tylko będziemy stymulować jej wzrost właśnie ciepło, oświetlenie, najlepiej przez 10-12 godzin pełnej lampy. No i temperatury dobrze byłoby te 20 stopni uzyskać, więc tak mówię, jakieś dogrzewanie, jakieś były takie żarówki z odbłyśnikami, takie typowo growania lux się nazywały, właśnie one były takie czerwone, grzewcze, one te służyły do nagrzewania miejsc bolących na ciele, takie grzewcze, medyczne lampy, one są też fajne, jeszcze można gdzieś w komisach je kupić. Także to chodzi, jeśli chodzi o paprykę. Zobaczmy jeszcze teraz, jak to wygląda u mnie już w kuchni. No, tu wygląda już proces dojrzewania, jak widzimy, o, zielona papryka, niektóre wchodzą od razu poprzez jasny, żółty kolor w czerwony lub, o, zmieniają się na żółto i potem wchodzą w czerwoną barwę. Ja tutaj trzymam, mają dosyć ciepło, tutaj miała być mięta w tej doniczce, ale się nie udała. Pomidorki też zrywam, gdzieś tam jak zobaczyłem, że ta zaraza się pojawia, więc ja szybko pozrywałem zielone i one tu ładnie dojrzewają, zobaczcie. To jest koktajlowy, tylko ten koktajlowy taki, no nie ten taki rodzynkowaty mały, o, widzimy, taki, i to są te koktajlowe większe. Także zaraza to jeszcze nie koniec, zobaczcie, piękne, ładne, one są smaczne już, a jeszcze je wybarwiam, także to nie jest wszystko stracone. Zrywamy krzaki takie już naprawdę, które są już, widzimy, że coś zaczyna się dziać, ratujemy co się da i nie zrywajmy w takiej postaci, tylko dajmy troszeczkę tej, tak powiem, roślinnej masy, czyli łodyżka, dwa liście. O, czy tak na przykład troszkę zostawiłem. Tu jeszcze z tego mi się udało uczknąć i mam materiał, słuchajcie. Zobaczymy, czy to się uda, może się nie uda. Próbuję coś w wodzie jeszcze zrobić, gdyż ta papryka jeszcze by mogła troszkę tutaj... No światło nie jest to tak, jak mówiłem, nie ma tutaj tego spektrum. Jest tanie LEDowe, no ale gdzieś te odpowiedniki, że tak powiem, jeszcze tu jest druga listwa. Spróbuję tutaj jeszcze tego fioletu dołożyć. Zobaczymy, jak to będzie szło. Zobaczymy jeszcze do mnie na ogródek, jak tam sobie radzą papryki w tym okresie. No i jesteśmy tutaj już na ogródku.
Też jak widzimy, duża papryka w doniczce 10-litrowej. Jeszcze tu mamy owoce. Tu jeszcze coś się dzieje, ale ona już się zaczyna zwijać, czyli po prostu ona już potrzebuje ciepła. Są pierwsze sygnały, że o, tu się zaczyna fajnie wybarwiać. Jak widzimy tutaj od dołu na czerwony kolor, to nie żadna zaraza, także to już, o, widzimy trochę słońca. Tutaj prawdopodobnie będzie trzeba ją wykopać do doniczki i poczekać. Ja bym tu stymulował wzrost właśnie, stymulować czy przezimować. Tutaj bym jeszcze pozwolił się rozwinąć, ale już bym dzień jutro wykopujemy delikatnie bryłę korzeniową, oczyszczamy z robali, jak są z jakichś drżownic. Opukujemy tą roślinę delikatnie wodą i po prostu niby tutaj ten kawałek, nawet coś tutaj w jakiś sposób zadziałało, że ona nie poszła w górę, tylko poszła w te boczne pędy, mimo że była cięta tak jak z zaleceniami. Także słuchajcie, tak to wygląda. Naprawdę papryka z takich własnych ogródkowych upraw jest naprawdę smaczna, polecam, jest dużo witamin, jest naprawdę smak. Podobnie jak pomidory, sklepowe pomidory czy z marketu się chowają. Zachęcam do uprawy. To jest mój drugi rok eksperymentalny. Poprzedni się trochę nie udał, gdyż zrobiłem to w lipcu. Tutaj zrobiłem już w marcu, właściwie nawet na początku marca wysiałem, więc te papryki nawet udały mi się w tym roku. Także słuchajcie, dzięki za filmik, tyle. No i życzę Wam jeszcze udanych przedzimą plonów. Pozdrawiam wszystkich. Cześć. Lajkujcie, piszcie. I do następnego filmiku. Do zobaczenia. Dzięki za uwagę.